mamy niekonkurencyjny zupełnie budżet wobec otoczenia, mamy biedę, mamy sfrustrowanych aktorów. Cześć, słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Waligura. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu o teatrze. I dzisiaj wracamy do tematu tego, w jaki sposób wzrost cen energii, ogrzewania i wysoka inflacja wpływają na teatry. Pamiętajcie też, żeby, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, posłuchać naszego specjalnego halloweenowego odcinka, który wyemitowałyśmy w ostatni poniedziałek. Mamy do Was jeszcze jedną gorącą prośbę. Jeśli nas słuchacie i chcecie wesprzeć naszą działalność, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, zostawcie łapkę w górę, dołączcie do subskrybentów na innych platformach podcast. Obserwujcie nas na naszym Instagramie i Facebooku, a także nie bójcie się zostawić komentarz, odpowiemy chętnie na wszelkie pytania. Poza tym jesteśmy strasznie ciekawe Waszych opinii i tego, co myślicie o poruszanych przez nas tematach, czy naszej w ogóle podcastowej działalności. Będzie bardzo nam miło spotkać się z Wami w ten sposób. Jest jeden skutek obecnego kryzysu, na który wskazali nam wszyscy dyrektorzy teatrów, z którymi rozmawialiśmy. Odwołane premiery. Przypominamy, że w tym odcinku, tak jak w poprzednim, rozmawiamy z czterema osobami. Z Ewą Pilawską, dyrektorką Teatrów Powszechnego w Łodzi. Dzisiaj już rozmawiałam z jednym z twórców, że najprawdopodobniej nie spotkamy się w tym sezonie, a w przyszłym, bo patrząc na sytuację, jaka idzie i jaka jest, nie będziemy mieć możliwości zrobienia tylu premier, ile zaplanowaliśmy. I to jest też zaprzeczenie, bo z jednej strony jest presja, więcej premier, zadbajmy, żeby publiczność przychodziła liczebnie i to jest w całej Polsce, a z drugiej strony my nie mamy środków na nowe premiery. Z Mirosławem Gawędą, dyrektorem Teatru Współczesnego w Szczecinie. Po raz pierwszy, odkąd ja pracuję w teatrze, czyli właściwie od 30 kilku lat, będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że być może będzie trzeba odwołać niektóre premiery, co jest bardzo dotkliwym scenariuszem i być może przełożyć. Trudno mi naprawdę w tej chwili powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Z Arturem Jóźwikiem, dyrektorem Biura Kultury Urzędu Miasta Warszawy i z Beniaminem Bukowskim, zastępcą do spraw artystycznych dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie. No i jakimś takim najbardziej dotkliwym dla nas problemem była konieczność zredukowania planów repertuarowych. I to był proces, który jakoś odbywał się w dyskusji z twórcami, to znaczy z tym, żeby zabezpieczyć jakoś interesy wszystkich twórców, z którymi rozmawialiśmy o potencjalnej współpracy, z jednoczesną świadomością, że nie jesteśmy w stanie zaplanować, jakby zrealizować wszystkich zaplanowanych pierwotnie premier, bo jakby te koszty dla naszego teatru wzrosły w przeliczeniu o około 1,5 miliona złotych, więc robiła się dziura, która właściwie jakby pierwotnie była mniej więcej ekwiwalentem tego, ile nasz teatr w ogóle na produkcję nowych spektakli w sezonie przeznacza. Potem ta sytuacja trochę się poprawiła właśnie przez te regulowane ceny prądu, przez ulgę gazową dla instytucji kultury wprowadzoną przez rząd. No i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że z 11 premier, które mieliśmy zaplanowane na ten sezon, dwie to były rzeczy przeniesione przez COVID z zeszłego sezonu, musieliśmy zrezygnować z jednej koprodukcji zagranicznej. Na szczęście bez straty dla konkretnych twórców, bo jakby to miała być rzecz robiona jakby naszym własnym sumptem, jakby we współpracy z aktorami i jakimś dzieleniem się tutaj wewnątrz zespołu, jakby tworzeniem tego projektu. Natomiast była też jakby trudna i bolesna decyzja związana z tym, że dwa spektakle trzeba było przenieść na kolejne sezony. No i już sobie zdajemy sprawę, że w drugiej połowie roku, bo teatr rozlicza się w trybie jakby rocznym, a nie w trybie sezonów, też będziemy musieli mieć znacznie mniej premier. Prawdopodobnie będziemy w stanie zabezpieczyć jedną, na której nam szczególnie zależy w tym nadchodzącym sezonie. Natomiast z tych planów, tam gdzie jeszcze nie byliśmy dogadani z twórcami, albo to były jakieś bardzo wstępne rozmowy, ale też zostało trochę przesunięte na dalszy plan czasowy. Sytuacja, w której premiery zostają przesunięte, wcale nie jest dobra, no bo z jednej strony oszczędzamy, no ale z drugiej strony część pracowników pracujących w teatrach, na przykład reżyserzy, choreografowie, kostiumografowie, scenografowie, zazwyczaj nie jest zatrudniona na etat w teatrach i nie jest im
obojętne, czy dana produkcja się odbędzie, ponieważ od tego zależy ich realny zarobek, który często wcześniej umieszczają w swoich planowanych budżetach. Po drugie, rezerwują na to czas w swoim kalendarzu niejednokrotnie, rezygnując na przykład z innych propozycji, które w tym czasie mogłyby się zadziać. I jeśli premiera nagle zostaje odwołana, nawet kiedy nie dzieje się to z winy teatru, dla twórcy i twórczyni to jest spory problem i nie można się dziwić temu, że nie są zadowoleni po prostu z tej sytuacji. Zwłaszcza jeśli premiera zostanie odwołana jakby nie jedna, ale zostanie na przykład odwołanych im kilka produkcji. Dodatkowo musimy wziąć pod uwagę to, że jesteśmy tuż po pandemii, no to wtedy jakby z odwołowanymi spektaklami bądź przesuwanymi mierzyliśmy się niemal na co dzień. Wydawałoby się, że takim najprostszym rozwiązaniem, które można by było zastosować w czasie obecnego kryzysu, jest po prostu wdrożenie jakiegoś programu oszczędności. Tylko że jak mówią nam osoby, z którymi rozmawiałyśmy, to może nie być takie proste. Myślę, że dotyczy to nie tylko teatru współczesnego w Szczecinie. Nie ma już rezerw na oszczędności w kulturze. Po prostu nie ma. Oczywiście możemy gasić światło, prawda, w garderobach. No być może możemy przestać świecić w spektaklach. Nie wiem, co na to powiedziałaby publiczność. Absolutnie. Potwierdzam to, co powiedzieli moi przedmówcy. Ewa Pilawska. Nie ma możliwości, żebyśmy oszczędzali. Nie ma takiej przestrzeni, po prostu. Mamy oczywiście energooszczędne żarówki, jesteśmy na to przygotowani, natomiast przestrzeń ludzka jest nie do ruszenia. Postępujący kryzys przy jednoczesnym braku zwiększenia dotacji i niemożliwości oszczędzania sprawia, że... Rozmawiamy na temat już scenografii na przykład do spektakli. To raz jeszcze głos ze Szczecina. Próbujemy przekonywać, że może jest to sezon 2, kiedy skupiamy się na kostiumie i na reżyserii światła, na grze przestrzenią, a nie na operowych dekorach, mówiąc to tak trochę żartem. No ale to... Cóż to są za kwoty, prawda? No można trochę na scenografii oszczędzić, ale struktury tego typu potrzeb w żaden sposób nie zmienimy. To będą kosmetyczne zupełnie sytuacje. W Starym Teatrze pewne oszczędności są możliwe. Pierwszym oczywistym obszarem oszczędzania jest patrzenie, jak możemy zredukować koszty energii. Generalnie staramy się, mówiąc eufemistycznie i najprościej, mniej grzać. To znaczy temperatury w pomieszczeniach są niższe i w tych pomieszczeniach, w których nikt aktualnie nie pracuje, a nie ma też jakiejś wrażliwej infrastruktury, nie magazynujemy na przykład scenografii kostiumów, nie grzejemy w ogóle. Teatry starają się też nie redukować liczby pokazów. Benjamin Bukowski mówi o tym w ten sposób. Trochę jest tak, że mamy jakieś konkretne priorytety. Jako pracodawca to jest przede wszystkim to, żeby nie redukować etatów i żeby każdy miał zapewniony źródło utrzymania z naszych pracowników. Natomiast jako teatr, jako instytucja misyjna, no to jest przede wszystkim to, żeby wywiązać się z realizacji tych premier, które zaplanowaliśmy. To oczywiście jak najwięcej grać z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że jakby jest to naszym elementarnym celem jako instytucji. Po drugie, jakby oczywiście spektakl jest głównym źródłem zarobkowania dla aktorów i dla ekipy technicznej. W teatrze na pensje aktorów i aktorek oraz na pensje pracowników technicznych składają się jakby dwa źródła. Ta pensja jest taka dwuczłonowa. Człon pierwszy to jest podstawa. Ona zazwyczaj nie jest szczególnie wysoka. Drugi człon to jest tak zwana norma, czyli konkretna suma pieniędzy, która jest wypłacana za każde kolejne pojawienie się na scenie albo za każdy obsługiwany spektakl. Czyli jeżeli spektakle zostają odwołane albo na przykład nie wiem, dochodzi do takiej sytuacji, w której spektakl zostaje zdjęty krótko po premierze albo mam bardzo mało pokazów, no to aktorzy i zespół techniczny są bardzo stratni, dlatego że próby są w ramach tej pensji podstawowej, więc za to nie dostali żadnego dodatkowego wynagrodzenia, a potem dostają mniej pieniędzy z norm. Czyli jeżeli mniej razy wychodzą na scenę, to realnie w danym miesiącu dostają niższą pensję. I to tak naprawdę jest trudna sytuacja, także jeżeli pomyślimy o takim planowaniu budżetu, dlatego że oczywiście plany repertuarowe są znane z tym wyprzedzeniem, ale to nie jest tak, że aktor czy aktorka 1 stycznia wie,
do 31 grudnia, ile zarobi w każdym kolejnym miesiącu. I tak samo pracownicy techniczni. Więc to jest jakby duże utrudnienie w pracy w teatrze. I teraz jeżeli Benjamin Bukowski mówi o tym, że nie chcą odwoływać pokazów i że chcą utrzymać taką liczbę grań, jaką mieli zaplanowaną ze względu na swoich pracowników, to dokładnie o to chodzi. To znaczy nawet jeżeli, tak jak słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, czasami granie przedstawienia wiąże się z pewną stratą, bo do niektórych przedstawień trzeba dopłacać, bo koszt wpływów z biletu nie równoważy kosztu eksploatacji danego tytułu, to jednak odwołanie pokazów takiego tytułu i tak przyniosłoby straty pracownikom. I to jest jakby, to są takie dwie rzeczy, pomiędzy którymi teatry teraz balansują. Fakt, że to jest niekorzystne, nie oznacza jednak, że teatry nie są zmuszone rozważać także takiego scenariusza. Raz jeszcze Benjamin Bukowski. Robiliśmy symulację, która zakładała różne warianty dalszej postępującej inflacji. I jest tak, że robiliśmy symulacje dotyczące tego, że stary teatr na przykład gra przez 3 bądź 4 dni w tygodniu, albo zamiast sytuacji, którą mamy najczęściej, zwłaszcza w weekendy, gdzie staramy się grać na 3 scenach, żeby grać na 2 albo jednej. Natomiast jakby to jest coś, co na razie rozważaliśmy i w obecnej sytuacji finansowej nie jesteśmy jeszcze zmuszeni wykonywać takiego kroku. W starym teatrze na razie ucierpi na tym inna działalność. To się głównie odbija nie na spektaklach, tylko na jakichś wydarzeniach towarzyszących, wydarzeniach kontekstowych. Te nasze flagowe projekty związane ze spektaklami, z legitymacją, z debatami wokół spektakli udało się zachować. No natomiast jakby liczba pewnie jakichś koncertów towarzyszących, wydarzeń znacznie nam się zredukuje. Zabezpieczona jest pula dla naszego Muzeum MICET i dla działu pedagogiki teatralnej. Zła sytuacja ekonomiczna źle wpływa na pracowników. Mamy sfrustrowanych aktorów, którzy wiedzą, że dobrze wykonują swoje obowiązki, wiedzą, że teatr ma naprawdę sukcesy artystyczne bardzo znaczące i w żaden sposób nie przekłada się to na ich sytuację ekonomiczną. To jest niezwykle sytuacja trudna psychologicznie. Pracownicy techniczni, szczególnie akustycy i oświetleniowcy, mogą łatwo znaleźć zatrudnienie w branży eventowej. Tam oferuje się im znacznie wyższe stawki niż w teatrach. W Szczecinie doszło do sytuacji, w której... Mamy wakaty na kilkunastu stanowiskach w teatrze. Szczególnie zespół techniczny pracuje w bardzo okrojonym składzie i właściwie w tej chwili strata jednego, dwóch pracowników sparaliżowałaby teatr tak naprawdę. Teatrów miejskich w Warszawie jest 17. 3, które dostają najwyższą dotację, mogą pomieścić na wszystkich prowadzonych przez siebie scenach po 510 widzów. Teatry, które dostają najwyższą dotację, to Teatr Dramatyczny z dotacją w wysokości 16,5 miliona złotych, Teatr Warszawa z dotacją w kwocie 12 milionów złotych oraz Teatr Studio około 10,5 miliona złotych dotacji. I oczywiście to jest bardzo duże obciążenie dla funkcjonowania instytucji kultury. W związku z tym my też staramy się odpowiednio na to zareagować. Poprosiliśmy wszystkie instytucje o szczegółowe zestawienia dotyczące ich prognoz, dotyczące energii elektrycznej. No i staramy się zwiększyć im dotacje podmiotowe na rok 2023 o tę kwotę. W przypadku wszystkich instytucji kultury, dla których organizatorem jest miasto, czyli to są zarówno wszystkie teatry, jak i muzea, jak i pozostałe instytucje kultury typu Symfonia Varsovia, Dom Spotkań z Historią, no to ta kwota, którą zwiększamy dotacje podmiotowe, to jest 3,5 miliona złotych. W Szczecinie organizator odmawia zwiększenia dotacji. No nie jesteśmy w stanie jak przekonać organizatora, czyli miasto Szczecin, że to jest problem. Cały czas słyszymy tę samą odpowiedź, że musimy sobie radzić sami, ponieważ kryzys wywołany pandemią i kryzys teraz wywołany wojną dotyka wszystkich, nie tylko nas. Rozumiemy takie podejście, ale z drugiej strony to też jest jakby taki temat, który się ostatnio w wielu miastach pojawia. No nieco krytykujemy naszego organizatora za niewłaściwą redystrybucję, to znaczy dofinansowywanie imprez o ewidentnie komercyjnym charakterze, imprez rozrywkowych, kasy miejskiej w momencie, kiedy instytucje tak zwanej kultury
wysokiej naprawdę cierpią biedę. I tutaj jest pewna oś sporu i zwracamy na to uwagę. Argumenty przeciw słyszy też Ewa Pilawska w Łodzi. I słyszymy bardzo często, ale no, nie możemy wam pomóc, bo wy macie publiczność, macie ogromne wpływy, a tu trzeba pomóc teatrowi, który nie ma widzów. Na przykład ma tych widzów 30 na przedstawieniu, 50. Rozumiem jednak, że miasto nie kieruje się złą wolą. Muszę przyznać, że miasto, które też nie jest zbyt zamożne, widzą, że nie jesteśmy w stanie się spiąć na koniec roku finansowo, pomaga nam na ile może. Nieco inaczej jest w przypadku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest organizatorem Narodowego Starego Teatru w Krakowie i o tym opowiedział nam Beniamin Bukowski. Cyklicznie odbywają się spotkania przedstawicieli ministerstwa z dyrekcjami poszczególnych instytucji kultury, które są bezpośrednio podległe ministerstwu. Akurat ja w tych spotkaniach nie uczestniczę. Zapraszany jest ten mój przełożony, Waldek Raźniak. Ministerstwo przede wszystkim informowało nas o tym, jak w ramach programów, różnego rodzaju ulg zaplanowanych przez ministerstwo lub przez rząd, móc szukać oszczędności, to znaczy właśnie jak prawidłowo składać wniosek o ulgę gazową, jak przewidziane są te zamrożenia cen prądu dla instytucji kultury. W Starym Teatrze kryzys odbił się na cenach biletów. Podnieśliśmy ceny biletów. Mamy nadzieję, że niedużo, bo to jest w ogóle pierwsza od dłuższego czasu podwyżka w Starym Teatrze i dorównaliśmy do cen przedinflacyjnych innych teatrów krakowskich, Teatru Słowackiego, Teatru Łaźni Nowej, więc to były podwyżki rzędu 10, góra 20 zł, chociaż oczywiście w kontekście inflacyjnym to jest bolesne, bo widzowie mają mniej pieniędzy, a muszą więcej wydawać. O podwyżki cen biletów zapytaliśmy też Artura Jóźwika. Jakiś czas temu Arkadiusz Gruszczyński na łamach Gazety Wyborczej Stołecznej pisał o podwyżkach cen biletów w warszawskich teatrach. To jest tak, że nie doszło do podwyżki we wszystkich warszawskich teatrach. Rzeczywiście w niektórych podniesiono ceny biletów, natomiast te podwyżki są w granicach 5-10 zł. Biorąc pod uwagę inflację, która jest na poziomie obecnie 17-18%, no wydaje nam się, że nie jest to taka podwyżka, która powinna spowodować masowy odpływ publiczności od instytucji kultury. Ale proszę też pamiętać o tym, że oprócz, że tak powiem, regularnych cen biletów, instytucje kultury proponują szereg zniżek i promocji. Czy to są zniżki dla seniorów, czy to są zniżki dla studentów, czy to są zniżki dla studentów uczelni artystycznych, więc naprawdę dajemy też szansę na to, żeby osoby mniej zamożne także mogły uczestniczyć w kulturze. Oczywiście wymaga to odpowiedniego zorganizowania, przygotowania, a także zaplanowania wizyty w instytucji artystycznej, ale zapewniam, że jest taka szansa, żeby zdobyć bilet do teatru w rozsądnej cenie, tylko trzeba poszukać to. No i pozwoliłyśmy sobie nie zgodzić się z panem Arturem Jóźwikiem, dlatego że podwyżka cen biletów, nawet jeżeli to jest podwyżka o kwotę 10 zł, to biorąc pod uwagę, jak drogie były już wcześniej bilety oraz to, że i teraz rosną w ogóle ich koszty życia, może sprawić, że ta nowa cena biletów będzie dla kogoś zaporowa i pewna grupa widzów zostanie wykluczona z udziału w kulturze, przynajmniej w kulturze teatralnej. To inflacja robi swoje i rzeczywiście zasypać wszystkich rosnących kosztów organizator w postaci także samorządu terytorialnego nie jest w stanie po prostu zasypać. Ewa Pilawska zauważa jednak, że nie w każdym teatrze podwyżki są możliwe, a jak podkreśla, w jej teatrze ceny biletów są po prostu uczciwe. Też musimy sobie powiedzieć uczciwie, że ci, którzy są zamożni, to ich stać na bilety po 250-300 i oni do innych teatrów chodzą. My gramy dla łodzian głównie. Nie wyobrażam sobie. Oczywiście, że podnieśliśmy bilety o 5 zł, gdzie można było, ale to już jest graniczna bariera. Po prostu. Mamy uczciwe ceny biletów. Jestem też przeciwna rozdawnictwu, jakie było za... My to mamy zbalansowane, wpływy są ważne, ale cena biletu nie może być kosmiczna. Trzeba wiedzieć, w jakim mieście się tworzy i tak dalej, i tak dalej. Zweryfikowałyśmy też inną plotkę, którą słyszałyśmy w wielu różnych źródłach, dotyczącą blackoutów, to znaczy jakby jakichś wyłączeń dostaw energii, na które miałyby się przygotowywać polskie teatry. I nasi rozmówcy tego nie potwierdzają, to znaczy ani w Warszawie, ani w Szczecinie, ani w Łodzi nie zostały rozesłane do instytucji kultury, do teatrów instrukcje, które określałyby, w jaki sposób mają się one przygotować na blackouty i na nagłe wyciemnienie. Także ta rzecz zostaje w sferze plotki, chociaż jak mówi Artur Jóźwik,
Gdy będziemy mieli dość kryzysową sytuację w skali całego kraju, to oczywiście instytucje kultury będą, nie są tymi instytucjami pierwszej potrzeby. Jasno sobie musimy zdać z tego sprawę. W pierwszej kolejności to są szpitale, szkoły, a instytucje kultury pozostają wtedy w tyle. W Szczecinie w związku ze stanem lokalnej infrastruktury istnieje pewna obawa, że w listopadzie mogą być problemy z dostawami ciepła do instytucji publicznych. Nie wiadomo jednak, czy ten problem rzeczywiście będzie, czy to się wydarzy, i też nie wiadomo, czy to w ogóle będzie dotyczyło teatru. To już wszystko, co przygotowałyśmy dla Was na temat energii i skutków licznych kryzysów przekładających się na działalność teatrów. Mamy nadzieję, że ten temat, który pozwolił nam spojrzeć za kulisy instytucji, zainteresował Was. Mamy jednak nadzieję, że do tych najgorszych scenariuszy, o których rozmawiałyśmy z naszymi rozmówcami, nie dojdzie. I kolejny sezon, chociaż oczywiście będzie trudny z wielu względów, które przedstawiłyśmy w ostatnich odcinkach, będzie jednak przebiegał, na ile to możliwe, spokojnie. I działalność teatrów, ta podstawowa i ta chyba też najważniejsza dla nas wszystkich, obserwatorów, publiczności i widzów teatralnych, nie zostanie zachwiana. I my będziemy mieć możliwość chodzenia i oglądania przedstawień, a osoby pracujące w teatrach utrzymania się ze swojej pracy. Dziękujemy Ewie Pilawskiej z Teatru Powszechnego w Łodzi, Mirosławowi Gawędzie z Teatru Współczesnego w Szczecinie, Beniaminowi Bukowskiemu z Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Arturowi Jóźwiekowi z Biura Kultury Urzędu Miasta Warszawy. Dziękujemy bardzo, jak zawsze, Witoldowi Morozkowi i Izabeli Zawadzkiej za pożyczenie nam mikrofonów, na których możemy nagrywać ten podcast specjalnie dla Was. Linki do materiałów, z których korzystałyśmy przygotowując dzisiejszy odcinek, znajdziecie w opisach na platformach podcastowych oraz na YouTubie. Pamiętajcie też, że możecie śledzić nas w naszych mediach społecznościowych na Facebooku i YouTubie i że czekamy na Wasze opinie i komentarze, a także, że możecie wspierać nasz podcast poprzez subskrypcje i lajki. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Waligurę. W naszym intro wykorzystujemy utwór zespołu Tokyo Music Walker. Kurtyna.